Dwa dni po swych legionowskich kolegach oceną wykonania ubiegłorocznego budżetu zajęli się radni z powiatu. Najpierw jednak o jego zaletach mówili ci, co ów dokument realizowali. Rozpoczął tradycyjnie starosta, przypominając, że przez 8 lat jego pracy powiatowy budżet wzrósł niemal dwukrotnie. Ten realizowany ostatnio również należał do imponujących. Wydatki miały osiągnąć poziom prawie 84 milionów złotych. Budżet był bardzo ambitny w momencie uchwalenia. Praca zarządu naszych współpracowników przez cały rok przyniosła taki niemalicie efekt, iż nie tylko ten plan został wykonany w 100%, ale ten plan został wykonany w 150%. Po teoretycznym wstępie w liczbowe zawiłości wprowadziła radnych skarbnik Dorota Łyszkowska. Prezentując główne dane, zestawiła część z nich z tymi historycznymi oraz z wynikami okolicznych powiatów. Na koniec głos zabrał wicestarosta Robert Wróbel. Jemu przypadło w udziale zaprezentowanie 5 kluczowych inwestycji drogowych. W świetle tylu pozytywnych informacji radni szybko zatwierdzili sprawozdanie finansowe i z wykonania budżetu. Mimo to przy omawianiu absolutorium dyskutowali długo i żarliwie. Kilku uważam bardzo strategicznych kierunkach, przede wszystkim w oświacie, pomocy społecznej również i gospodarce mieszkaniowej, to wszystko zostało dodane. Budżet po stronie wydatków majątkowych. I to nie zostało wykonane znacząco. Przedstawiciel powiatowej opozycji kwestionował też duże wydatki na administrację oraz częste wnoszone w ciągu roku poprawki do budżetu. Jego wzrostu upatrując nie w działaniach zarządu, lecz w stymulującym gospodarczo sąsiedztwie stolicy. Jesteśmy w obszarze Warszawy i renta położenia decyduje, że wszędzie wokół Warszawy budżet rośnie, bo musi rosnąć, bo obrzeża Warszawy w kontekście dużej metropolii się rozwijają. Długą tyradę wiceprzewodniczącego rady jako pierwszy ocenił członek zarządu powiatu. O ile zarzuty dotyczące tego, czy określona pozycja wydatkowa jest na odpowiednim poziomie wykonana, czy odpowiednia pozycja dochodowa jest wykonana na odpowiednim poziomie, są jak najbardziej uwagami trafnymi, nad którymi warto jest się zastanowić. O tyle pytania dotyczące tego, dlaczego określonej pozycji w planie były przewidziane takie, a nie inne środki, jest po prostu pytaniem, które z punktu widzenia oceny sprawozdania w dniu dzisiejszym są pytaniami nie mającymi znaczenia. Radni PiS-u odebrali to wystąpienie jako próbę kneblowania opozycji. Ja tym kontynuuję z nazewnictwo pana przewodniczącego dydaktyczne wystąpienie. Traktuję nieco jako mówienie nam odzywajcie się. My będziemy się odzywać, będziemy mówić. I będziemy mówić to w każdym momencie, kiedy będziemy uważać za stosowne. Jak powiedzieli, tak zrobili. Do listy zastrzeżeń wobec budżetu radni PiS-u dołożyli jeszcze rosnący udział środków zewnętrznych. Ich zdaniem najlepiej inwestować za swoje. Tu chciałbym się zgodzić z tym, że powinniśmy wykonywać inwestycje z własnych środków większości. Właśnie wzrastający procent środków zewnętrznych świadczy o skuteczności zarządu, który umie pozyskać środki zewnętrzne. Koniec końców obie strony wystrzelały się z amunicji i nastąpiło głosowanie. Wtedy jeszcze raz potwierdziło się, że w polityce o zwycięstwie nie decyduje siła argumentów, lecz arytmetyka. Absolutorium dla starosty i zarządu poparło 17 radnych. 6-osobowa opozycja, co także jest znamienne, tylko wstrzymała się od głosu.